Dzień dobry, witam i zapraszam na dzisiejsze wydanie programu. Proszę Państwa, Industrial Investment Adventure to jest ogólne hasło przygotowywanej na 19 i 20 października konferencji. Ta konferencja poza ogólnym hasłem ma też swój szczegółowy temat, do tego dojdziemy, a ja przedstawiam gości. Pan Stefan Rzyczkowski jest prezesem Astor, spółka z o.o., firmy z Krakowa o charakterze technicznym, żeby było ciekawie, ale organizuje pan tę konferencję w charakterze pewnej nadbudowy nad swoją podstawową działalnością. Tak, to firma nasza ma zasięg ogólnopolski i rzeczywiście zawiązała się w Krakowie 24 lata temu. Od 20 lat zajmuje się systemami wydajnościowymi, automatyki i robotyzacji w polskim przemyśle. I po raz drugi organizujemy konferencję właśnie 19 października tego roku. Szukając trochę szerszego spojrzenia tak, na chcemy, to, czym chcemy na co dzień, tak. Wszystkich naszych klientów i wszystkich innych zainteresowanych zainspirować pewną taką głębszą myślą w zakresie tych spraw, którymi się zajmujemy na co dzień. A nasz drugi gość, pan Krzysztof Doliński, jest dyrektorem handlowym spółdzielni mleczarskiej w Mońkach, firmy znanej w branży, jednej z głównej w przemyśle, w segmencie przemysłu mleczarskiego, też zaangażowanej w tworzenie programu tej konferencji. Oczywiście. Mleczarnia w Mońkach zajmuje się produkcją sera. Jest to produkt znany na rynku polskim, ale tutaj właśnie wspólnie z panem prezesem w naszej spółdzielni wdrożyliśmy pewne roboty, które no zdecydowanie poprawiają wydajność. Sery to jest ten główny produkt, ale są też bardziej subtelne i specyficzne półprodukty dla innych. Tak jest, tak jest. Produkujemy serwatkę słodką, która jest używana w produkcji, do produkcji słodyczy. W ogóle nasza serwatka jest serwatką konsumpcyjną, czyli po prostu tej najwyższej jakości, która jest, no, nie ma co się oszukiwać, jest poszukiwana na rynku. Proszę Państwa, ta konferencja, jak zapowiedziałem, ma swoje hasło szczegółowe związane z tegoroczną edycją. Ono brzmi: jak utrzymać rodzimą produkcję w Polsce? To się stało strasznie aktualne. Tak, znaczy doszliśmy do wniosku po właśnie 20 latach współpracy z polskim przemysłem, że należałoby się tak zastanowić bardziej filozoficznie nad pewną historią integracji Polski z Unią Europejską, sytuacji przemysłu polskiego, co się stało przez ostatnie 10 lat, przez ostatnie 20 lat i co się może stać przez najbliższe 10 lat. Co się stało u innych i czy na pewno u nas tak, to się musi. Tak, jak gdyby chcielibyśmy zaprosić wszystkich do takiego myślenia bardziej globalnego, nagle oderwania się od codzienności, od takiego codziennego życia z dzisiaj na jutro i przemyślenia, co my strategicznie możemy zrobić, aby wpłynąć na to, jaka będzie przyszłość polskiego przemysłu i polskich fabryk. No bo z pozoru biorąc, ten mechanizm jest dosyć prosty. No, kraje wysoko rozwinięte przeniosły, najpierw mówię o europejskich, żeby daleko nie szukać, przeniosły produkcję no, za bliską granicę, wtedy na przykład do Polski, a teraz kombinują w miarę jak nam się poprawia, pomijmy tam zjawiska kryzysowe, o średnich mówimy, teraz kombinują, czy nie przenieść się jeszcze dalej, niekoniecznie od razu do Wietnamu czy Chin, jest jeszcze kilka innych krajów po drodze. I także naszych co lepszych wytwórców może to zacząć dotyczyć, bo oni sobie policzą po prostu, że tam będzie taniej. Czy tak musi być? Czy to jest prawidłowość ogólna? Uważam, że samo uświadomienie sobie, że tak może być, jest gwarancją na to, że możemy temu zapobiegać. Jeżeli nie mamy takiej świadomości, to nie ma, jeżeli lekarz nie zna choroby, to nie może jej wyleczyć. Jeżeli my taką możliwość przewidzimy, co nie jest bardzo trudne, może właściwie już przewidzieliśmy, bo powiedzieliśmy to tutaj głośno na antenie tej telewizji. Natomiast wydaje mi się, że w szczegółach można się nad tym głębiej zastanowić, co możemy zrobić, a wydaje mi się, że możemy zrobić bardzo dużo, żeby się, no nie w 100%, ale w dużym stopniu uchronić. Wystąpi, ale nie musi być dominujące. Tak, czy są gdzieś w świecie przykłady, że ktoś się obronił przed tą prawidłowością? No takim, powiedzmy, typowym przykładem, gdzie się broni, może powiedziałbym cały czas, i obronił, i broni, i pewnie będzie bronił, jest Japonia, która się broni przed Chinami. Mając znacznie bliżej, więc to są relacje. To tam są, no, inna sytuacja jest geopolityczna, ale pewne zjawiska mogą być podobne. Wydaje mi się, że możemy czerpać pewną wiedzę właśnie z doświadczeń japońskich. My jako firma mamy te bardzo duże kontakty międzynarodowe i z Amerykanami, i z Japończykami. Od wielu lat współpracujemy właśnie z firmami z tych krajów i to słyszy się, po prostu wie się, jak się jest już na konferencjach, czy spotyka się, rozmawia się o tych sprawach i powiedzmy widzimy, jakie są rozwiązania i chcemy te rozwiązania propagować w Polsce, pokazać. Ja myślę, że to będzie też interesujące. No to mamy przykład świetnego polskiego producenta w swojej branży, spółdzielnie mleczarską w Mońkach. Pan sobie wyobraża, że któregoś dnia no, rozważy pan możliwość zwinięcia tej fabryki i przeniesienia produkcji do jakiegoś no, białoruskiego czy ukraińskiego miasteczka. Nie, w Mońkach było miło, ale już dziękujemy. Nie, absolutnie nie.
Jeżeli chodzi tutaj o branżę mleczarską, no ma pewną swoją specyfikę. No, kiedyś to były bardzo lokalne zakłady, teraz już nie są. Ser można przewieźć z tej Ukrainy. Tak, ser można przewieźć z Ukrainy, maszyny też można tam, że tak powiem, zaadoptować, wybudować zakłady. Natomiast to nie jest celem. Celem jest tutaj właśnie, aby lokalnie po prostu wypracować w zakładzie tak, aby koszty, które no teraz grają bardzo ważną rolę w całym procesie, że tak powiem, utrzymania zakładu, żeby ograniczać koszty, a przede wszystkim maksymalizować zyski. A maksymalizacja zysku może następować jedynie przez po prostu lepsze dopracowanie produktu. Ograniczenie kosztów mnie zafrapowało. Wspomniał pan, że 3 roboty pan prezes Rzeczkowski już panu zainstalował. No to jest 33, załogę o połowę i będzie taniej. Nie, roboty są jak najbardziej. Natomiast jeżeli chodzi o załogę, załoga nie została zredukowana. Ludzie są jak najbardziej potrzebni. Inwestycja w kadry jest jednym z kluczowych elementów naszej polityki, no bo fachowców tak naprawdę to ciężko znaleźć. I tutaj w tym momencie roboty... Taki element jak tradycja na przykład wieloletnia, prawda, zakładu w danym rejonie. To znaczy... Przyzwyczajenie pracowników do... To też, ale chodzi o to, prawda, że ludzie są potrzebni, żeby obsługiwać te maszyny. Jest taki stereotyp, który w mojej głowie też występował. Myśmy 8 lat temu zaczęli się zajmować robotyką w Polsce właśnie i pierwsze myślenie, robot zastępuje człowieka. Więc tak dosłownie, kto instaluje roboty, zwalnia ludzi. A okazuje się, po tych 8 latach pracy, po zainstalowaniu ponad 200 robotów w Polsce, nasza firma ma to doświadczenie, że właśnie wcale tak nie jest. Te firmy, które instalują roboty, najczęściej jeszcze równocześnie zwiększają zatrudnienie. Są efektywne, roboty pomagają w tej efektywności, są lepsze zwroty na inwestycje. W związku z tym te zakłady się rozwijają. Właśnie te zakłady, które są słabe, nie mają pieniędzy na inwestycje, nie rozwijają się. One potem trapione są często przez... jedną konkretną czynność wykonuje na pewno lepiej i dokładniej. Tak, i to powoduje najczęściej, że się zwraca. Nikt nie robi inwestycji bez przemyślenia finansowego i biznesowego, ale jeżeli już tą inwestycję robi i robi ją właśnie w nowe technologie, to to mu bardzo mocno sprzyja w dzisiejszych czasach. I takie widzimy zjawiska właśnie zupełnie odwrotnie się okazało po 8 latach. A takiej mocno zrobotyzowanej fabryki to nie jest łatwiej potem spakować i wywieźć? Myślę, że właśnie, że nie. To znaczy, wydaje mi się, że właśnie potrzebne są kadry o bardzo wysoko wykwalifikowane. My mamy taką misję naszej firmy, żeby te roboty instalować, zakłady, to ale również kształcić tych ludzi. I wydaje mi się, że tak jak osoby do, przepraszam, pakowania czegoś można na tej Ukrainie, o której mówiliśmy, łatwiej znaleźć, tak osoby wykwalifikowane do obsługi robotów. Trzeba mieć co pakować. Ale wydaje mi się właśnie, że trzeba, żeby ludzie wykonywali pracę intelektualną, a pracę fizyczną, żeby wykonywały maszyny. To jest taka, wydaje mi się, zaczerpnięta zresztą z filozofii szwajcarskiej, mniej więcej moja filozofia życiowa, którą miałem możliwość nauczenia się tego w latach jeszcze 80., jak byłem na praktyce w Szwajcarii. No nie są to najgorsze wzory. Nie, właśnie, jak powiem, jest to... Człowiek lepiej niech swoją energię na tenisie albo może bieganiu zużywa, a maszyny powinny zastępować ludzi w produkcji. Pod nadzorem wyższej klasy fachowców, tak jest. A my wszyscy uczmy się całe życie. I w szkole, i po szkole, i przez okres. Panowie, zaledwie zarysowaliśmy multum pytań i problemów, jakie wynikają z hasła, jak utrzymać rodzimą produkcję w Polsce. Więcej odpowiedzi, a może i wszystkie, padną 19 i 20 października podczas konferencji przygotowywanej przez panów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo.